Was w kolejnej recenzji Blondynki. Nie wiem, czy wiecie, ale Zygmunt Miłoszewski, zanim stworzył trylogię o prokuratorze Szackim, napisał horror. Dokładnie tak. I to był jego debiut. Lubicie windy? Oh, shit. Ja nie lubię wind, tak samo jak latania. Horrorów też jakoś tak nie przypadam za horrorami, chociaż kiedyś się w nich zaczytywałam, w Stephenie Kingu na przykład, ale to dawne czasy i minęły. Teraz już wybieram inne książki, a po Domofon sięgnęłam tylko ze względu na autora i po spotkaniu z prokuratorem Szackim. Znaleźć i postawić przed sądem sprawcę. Obojętne, czy to będzie wskrzeszony z martwych Karol Wojtyła, Achmed z budki z kebabami, czy jakiś krwiożerczy Żyd. Miejskie osiedle, dokładniej warszawskie Brudno, bloczki rodem jak z Kieślowskiego i winda, która nie zawsze ładnie pachnie, znam to z autopsji, mieszkałam w takim bloczku. W takim bloku z wielkiej płyty mieszkają bohaterowie Domofonu. Gdy wprowadza się tam młoda para, zaczynają dziać się dziwne rzeczy, bardzo dziwne. Ktoś ginie w windzie. Samobójstwo, wypadek, sprawa jak dla prokuratora Szackiego. A potem robi się jeszcze ciekawiej, bo z bloku nie można po prostu wyjść. Technicznie jest to niemożliwe. W jaki sposób? Przeczytajcie w książce, bo to bardzo ciekawe, intrygujące. Dodatkowo bohaterowie mają dziwne sny, dziwne halucynacje, tak jakby coś ich więziło. A wokół, w bloku, naokoło bloku snuje się czarna, dziwna substancja. Pamiętacie film Kula? Domofon przypomniał mi o nim, bo trochę na podobnej zasadzie działa tam, jak i tu, zło, czyli materializuje nasze lęki. Bo każdy z nas czegoś się boi. Ja, pająków, samolotów, a wy? Muszę przyznać, że Domofon bardzo dobrze się czyta, zwłaszcza na początku. Trochę jak thriller, nie jak horror, co mi akurat bardzo odpowiadało. Miłoszewski wie, jak zaintrygować czytelnika, jak zbudować napięcie. Z każdą stroną robi się coraz bardziej horrorowato i strasznie. Moja wyobraźnia podsuwa mi coraz bardziej przerażające obrazy i naprawdę się bałam. Strach w tej książce jest tym, co jest w nas, naszymi lękami, słabościami, skłonnościami i tym, czego nie znamy, czyli na przykład sąsiadem, który może być zdolny do wszystkiego. Tam, gdzie teraz mieszkam, nie mam windy, ale dalej nie lubię nim jeździć, a po Domofonie uważam na pewne windy, pewne bloki i pewnych sąsiadów. Domofon to solidna porcja beletrystyki z gatunku horror, w którym Miłoszewski po raz pierwszy ujawnił nam swój talent, swoje nietypowe poczucie humoru. To nietypowe, jeżeli chodzi o horror, ale i tak uważam, że jego talent rozwinął się dopiero w trylogii o Szackim. I właśnie ją wam polecam zdecydowanie bardziej. I panie Zygmuncie, czekam na kolejne losy Teodora Szackiego. To jest Halew. Czy pan wie, co to jest prawdziwa miłość? Przepraszam bardzo, czy teraz pan będzie prowadził tę sprawę? No. Dziękuję wam i zapraszam do kolejnych recenzji Blondynki, a w następnej recenzji będzie literatura młodzieżowa i seria Niezgodna. I pierwsza część Niezgodna. Zapraszam. 100 years ago, our founders created a system they believed would create lasting peace. They divided society into 5 factions. The only way you can survive is for each of you to claim your rightful place. Everyone is tested to determine who we are and
where we belong.